Witam serdecznie wszystkich Państwa na konferencji kończącej projekt Innowacyjne produkty piekarnicze o właściwościach prozdrowotnych dla Warmii i Mazur. Szczególnie witam dzisiaj na naszej konferencji panią Sylwię Jaskulską, członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Bardzo nam miło jest gościć pana Stanisława Śledzieckiego, wiceprezesa Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie. Witam również pana Bogdana Czaplejewicza, wiceprezesa Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Samopomocowska w Warszawie. Witam bardzo serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Mariusza Piskułę, Instytut Polski. Witam bardzo serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Henryka Zielińskiego, koordynatora projektu, kierownika katedry w Polskiej Akademii Nauk. Pani Agnieszki Toszyńskiej nie widzę, także, ale witam bardzo serdecznie pana Henryka Kostyrę, pana profesora, doktora habilitowanego, który otwierał naszą konferencję. Witam wszystkich pracowników Instytutu zaangażowanych w projekt. Witam również koleżanki, kolegów, prezesów, pracowników spółdzielni, którzy uczestniczyli w projekcie, którzy bardzo aktywnie współpracowali z nami i z Instytutem. Witam również przedstawicieli mediów. Chciałbym powiedzieć, że patronat medialny nad dzisiejszą konferencją objęła Telewizja Olsztyn, Radio Olsztyn oraz Gazeta Olsztyńska. Także witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli Państwo pozwolicie, to poproszę panią marszałek o parę słów o zabranie głosu. Szanowni panowie prezesi, panowie profesorowie, szanowni państwo, którzy byliście zaangażowani w ten niemal dwuletni projekt i że w dniu dzisiejszym możemy się spotkać na jego właśnie podsumowaniu. Szanowni państwo, w aktualnej strategii województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 roku przede wszystkim żywność wysokiej jakości została zakwalifikowana i zaliczona do trzech inteligentnych specjalizacji. W ramach wsparcia rozwoju sektora żywności wysokiej jakości samorząd województwa przede wszystkim aktywnie wspiera rozwój tradycyjnego przetwórstwa. Jako pierwszy region w Polsce przystąpiliśmy właśnie do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Szanowni Państwo, w polskiej tradycji pozycja chleba zawsze jest nadrzędna, ale dziś pieczywo staje się przede wszystkim u podstaw tzw. piramidy żywnościowej. I również znalazło się na celowniku z powodu wzrostu zainteresowania przede wszystkim konsumentom. Jednak nie możemy bazować tylko na tradycji w dobie postępu przede wszystkim technologicznego. Mamy warunki do tego, żeby bazując na wysokiej jakości składników kreować przede wszystkim nowe trendy, tworzyć nowe prozdrowotne produkty, które jednocześnie przyniosą pozytywny skutek w postaci zdrowszego społeczeństwa. Temu służy przede wszystkim współpraca między nauką a gospodarką i projekt właśnie, w którym uczestniczymy, pod nazwą Innowacyjne produkty piekarnicze o właściwościach prozdrowotnych dla Warmii i Mazur, w którym również uczestniczą właśnie członkowie sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle, jest właśnie tym dobrym przykładem, w którym sektor nauki pomaga lokalnym przetwórcom we wdrażaniu nowych produktów wzbogaconych przede wszystkim w składniki biologicznie aktywne. Szanowni Państwo, celem wspomnianego projektu jest przede wszystkim budowa trwałego systemu transferu wiedzy w regionie pomiędzy instytucją naukowo-badawczą, jaką jest Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności Państwowej Akademii Nauk w Olsztynie,
a grupą przedsiębiorstw sektora piekarniczego w modelu od laboratorium do konsumenta. Projekt przede wszystkim miał przyczynić się docelowo do podniesienia konkurencyjności branży piekarniczej w regionie. Szanowni Państwo, w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego chciałabym szczególnie pogratulować tej dwuletniej, ciężkiej, wytężonej pracy, bo spowodowaliście Państwo, że przede wszystkim trafiając do konsumenta, tego bardzo wymagającego już w dzisiejszych czasach konsumenta, do ludzi młodych, do ludzi aktywnych, do osób, które wymagają w swym przede wszystkim żywieniu dbania o to i przede wszystkim kontroli nad tym, co spożywamy i co jemy. To się właśnie Państwu udało i bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ wiemy, że to, co spożywamy, to, co na co dzień jemy, wpływa na nasze zdrowie. Dlatego serdecznie gratuluję wszystkim Państwu za ten dwuletni projekt, tą wydarzoną pracę, bo z informacji, jakie otrzymałam już 1 lipca, a przede wszystkim ten produkt trafić do konsumenta, do tego ostatniego odbiorcy. I za to szczególnie Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Marszałek. Proszę teraz o zabranie głosu Pana Prezesa Stanisława Siedlickiego. Szanowni gospodarze dzisiejszej konferencji, Pani Marszałek, ja będę się zwracał tak jak dawniej mnie nauczono, nie marszałkini, a marszałek, szanowne grono naukowców, tych profesorów i tych, którzy przyczynili się, że ten projekt jest realizowany. Ja chciałbym we własnym imieniu, jak również w imieniu tu kolegi prezesa Czaplejewicza, serdecznie podziękować za to zaproszenie i za to, że możemy uczestniczyć w tej drugiej konferencji. Bo tak się składa, że prawie 2 lata temu byliśmy również wspólnie na otwarciu tej konferencji, na otwarciu tego projektu i tu odbyła się ta pierwsza konferencja. Ja pamiętam, że wtedy przytoczyłem słowa znanego poety, Państwo na pewno wiecie, gdzie swoją miłość i patriotyzm do ojczyzny wyrażał w kruszynie chleba podnoszonej ziemi. Wiecie Państwo, o kogo chodzi na pewno. Nie będę mówił kto i co. Ja wtedy przytoczyłem i mówiłem, jak chleb był traktowany. Do tego nawiązuję, co Pani Marszałek też powiedziała, że chleb to podstawa wyżywienia, że chleb to i tradycja w Polsce szacunku do chleba nadal jest. Do tej pory w rodzinnym domu, gdzie mama żyła, zawsze rozpoczynano pochylenie chleba znakiem krzyża. Zawsze. Myślę, że również to ten szacunek, to do tego chleba, czym chleb był, to wynikało wiadomo z naszej tradycji. Szanowna Pani Marszałek, koledzy, partnerzy, którzy razem z Instytutem realizowali projekt, zaproszeni goście. Mam bardzo komfortową sytuację w tej chwili, ponieważ jakby świętujemy takie zakończone sukcesem naszego projektu, wspólnego projektu. Temat innowacyjne punkty piekarnicze dla Warmii i Mazur. Myślę, że ten zakres oddziaływania projektu i naszych osiągnięć będzie nie tylko regionalny, ale również w trochę szerszym aspekcie, że to trafi na stoły wszystkich Polaków, może nawet jakiś sportu specjalistycznych jest. Można by powiedzieć, że chleba naszego prozdrowotnego daje nam dzisiaj. Nie chcemy poprawiać tradycji, chcemy wdrażać osiągnięcia naukowe do tradycji, do tego, z czym się spotykamy codziennie, ponieważ tak jak już parokrotnie to było dzisiaj powiedziane, chleb to jest podstawowym naszym składnikiem diety. Chociaż na samym spodzie piramidy zdrowotnej prawidłowego żywienia jest jednak aktywność fizyczna. Dziękuję bardzo. Podsumować nasze działania. Urodz Konfederacji Olsztyńskiej, która ukaże się 26 maja. Pani Krysiu, 36 tysięcy egzemplarzy. 56.
56 tysięcy egzemplarzy. Taka ulotka będzie w 56 tysiącach egzemplarzy w całym województwie warmińsko-mazurskim. Bardzo serdecznie w imieniu spółdzielni uczestniczących w projekcie. I chciałbym bardzo krótko na ten temat powiedzieć, jak dla nas ważny był ten projekt i co dzięki temu chcieliśmy uzyskać, co uzyskaliśmy. Wypracowanie tych 5 recept, które było dla nas bardzo ważne, dlatego gdyż chcieliśmy znaleźć produkty, które mogłyby połączyć tradycję piekarniczą, taką jak my produkujemy pieczywo, z innowacyjnością ze strony naukowców. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło i że dzisiaj mogę powiedzieć na tyle, na ile ramy czasowe pozwalają, co w tym projekcie osiągnęliśmy. Jednocześnie muszę powiedzieć, że czuję się tak jak dwa lata temu, kiedy projekt się zaczynał. Czyli jak ten czas szybko zleciał, to jest po prostu niewiarygodne. Ale w tych 2 latach rzeczywiście do naszych dodatkowych obowiązków, jak mamy na co dzień, poszły nowe, bo projekt był jakby dla nas eksperymentem. Dotychczas żeśmy takich rzeczy, takich wyzwań się nie podejmowali, a aplikowaliśmy zwykle o projekty w ramach Narodowego Centrum. Tematem mojej prezentacji jest analiza sensoryczna prozdrowotnych produktów piekarskich, mapa preferencji konsumenckich. Państwo pewnie zauważyli i wiedzą o tym, ojców sukcesów jest zawsze wielu. I przede mną właściwie głównie ci ojcowie występowali. Ja bym chciała może z racji ci przypomnieć również.